ciągu paru miesięcy zdecydujemy, czy remont, czy też budowa nowego pasa. Nie chcę do końca o tym powiedzieć już z kropką nad i, dlatego że analizujemy to, a główną dla nas przyczyną wyboru jest funkcjonalność lotniska. To znaczy my chcemy wszystko, co robimy na tym lotnisku i tak są umowy, tak podpisujemy umowy i tak chcemy podpisać, ma się dziać pod ruchem. Tak? My nie chcemy zatrzymywać lotniska. Nie po to 5 lat walczyliśmy o taki rozwój szybki lotniska i doszliśmy do takiego poziomu. No powiem tylko, że Katowice, różnica między Pyrzowicami i Krakowem to jest 1 000 000 pasażerów. Tak? 5 lat temu było to 100 tysięcy, dzisiaj my 1 000 000 pasażerów więcej odprawiamy od Pyrzowic. A to są dwa bardzo konkurujące sobą i bliskie lotniska. No więc chcemy zrobić tak, żeby pod ruchem i to zdecyduje o tym nawet nie koszt, a to, czy pod ruchem da się remontować, bo na razie z analiz wynika, że no chyba nie. Szacujemy, że byłby to rząd między 200 a 250 milionów złotych i to byłaby droga startów lądowań 3 km 200 m długa, czyli już maksymalnie długa, jaka jest potrzebna nawet do największych samolotów, również cargo, tych bardzo ciężkich i wielkich samolotów i byłby on chyba innej alternatywy tu nie ma, byłby on ukośny do pasa obecnego, a ten obecny byłby wykorzystywany do drogi kołowania, prawda? Tak, żeby nie tracić jego też znaczenia, a ten pas nowy no, może obsłużyć do 20 milionów pasażerów, także mimo szybkiego rozwoju i dynamicznego Balic, no, nie przewidujemy w najbliższych 10 latach 20 milionów pasażerów. Zadanie nazywa się rozbudowa i modernizacja Międzynarodowego Terminala Lotniczego. Ten terminal będzie stanowił 1/3 całości, czyli 2/3 dobudowujemy. Będzie to 56 tysięcy metrów kwadratowych, to jest ogromny terminal, który ma przepustowość jego będzie na poziomie 8 milionów pasażerów rocznie. Także 1800 pasażerów na dobę. Także natomiast stary i nowy będzie wybudowany do końca 2014 roku, natomiast w połowie 2015 powinien być wyremontowany stary i połączony taką kostką w projekcie jest tak z nowym terminalem i całość powinna być na koniec 2015 roku.